Hej moi mili, witajcie w kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. Jestem potworem ciasteczkowym. Tak, co myślałaś, co? Wiem, że jesteś potworem ciasteczkowym. O tak, no dopiero co to powiedziałem, żadne odkrycie. Czy będziesz mi pomagał? Mam dla was dziś super odlotowego. Co to może być? Wiesz może? Nie mam pojęcia, to może być wszystko. Jakaś podpowiedź? Może jakaś podpowiedź? Dobrze, wiesz co ja chcę. Ciastko? Tak, to też, ale nie teraz. Poczekaj. Więc chcesz coś ciasteczka? Więc co takiego chciałbyś? Nie no, chcę. Ja zawsze, ale najpierw zajmiemy się czymś innym. No to czekam na podpowiedź. Chcę się wykąpać. Kąpać? Ale z czym? Z kolorowymi kulkami oczywiście. Zatem nie tylko w zwykłej wodzie, ale w farbowanej wodzie. Wszystko bezpiecznie, bez obaw. Okej, teraz już wszystko wiem. Sorry, ciasteczkowy. Ludzie, mam tutaj pastylki Elza i Anna. Znasz je potworze? Oczywiście, moje koleżanki z klasy. Naprawdę? Możesz powiedzieć coś więcej? O, nie mogę. To dziś nieistotne. A może byliście parą z którąś z dziewczyn, Nie, darujmy sobie. Powróćmy do tematu kąpieli. To jak? No dobrze. Zaraz ją sporządzimy i ty będziesz się kąpał. Tak jak ustaliliśmy. Tak. A potem nie zapomnij o ciastku. Oczywiście, nie zapomnę o ciastku. Już przygotowujemy kąpiel. Mój drogi monsterze. Woda będzie tutaj za chwileczkę. Okidoki. No i mamy tutaj Anę i Elzę. Anna czerwona, Elza niebieska. Mamy takie pastylki, zupełnie jak plusz witaminowy. Ale ich tu sporo. I co, Masterku? Dzisiaj będziesz miał naprawdę czerwoną albo niebieską kąpiel. Dziękuję bardzo. Okej, no dobra. Jeśli ci się podoba, no to cóż. Chciałbym czerwoną. No to czerwoną właśnie mam. Wrzucę wszystkie chyba tabletki. Okej. Zgadzam się. No dobra. No to dzisiaj wrzucimy właśnie te tabletki do kąpieli o kolorze czerwonym. Normalnie tutaj... Co oni tutaj mówią? Żeby wrzucić jedną do dwóch tabletek, ja natomiast spróbuję dzisiaj wrzucić wszystkie, żeby nasz potwór ciasteczkowy dobrze się bawił. Trochę mała ta wanienka, ale nie szkodzi. Myślę, że będzie działać. Co myślisz? Oczywiście. No i cóż, tutaj... Do trzeciego roku życia jest na naszym opakowaniu takie wskazanie. Jest to produkt od Cien. No i cóż, nie pozostaje nam nic więcej niż zacząć rozpuszczać te wszystkie kąpielowe kulki. Oczywiście, jestem gotowy. Wszystkie tabletki wrzucone. O, musują zupełnie jak... plusz witaminowy. Wow! Rzeczywiście będzie to czerwona kąpiel. Matko. Oby nic naszemu potworkowi się nie stało, żeby się w tym nie rozpuścił. Ale? No? Co myślisz? Wygląda naprawdę super. Będę się tutaj dobrze bawił w tej czerwieni. Wow! Też mi się tak wydaje, drogi ciasteczkowy potworze. Zaraz zobaczymy, jak wszystkie się rozpuszczą. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Robi się coraz czerwieńsza. 20 tabletek wrzuciłam. Może rzeczywiście trochę za dużo, jak na taką małą wanienkę. Chyba poziom wody się podnosi. Po tym, jak zaczęło musować. Tak, to jest naprawdę fajne uczucie. Czuję się jak w jakichś biczach wodnych. Tak dokładnie się czuję. Cieszę się. Sprawdzę może... Nic specjalnego w dotyku w sumie nie czuję. Troszeczkę czerwieni faktycznie na ręce zostaje. Z
zupełnie jakbyśmy rozpuścili jakiś kisiel albo barwnik. No w sumie właściwie to zrobiliśmy, co nie? No ja uważam, że jest całkiem fajnie. Woda się podniosła. No dobra. Skoro wszystko okej u ciebie, to cieszę się niezwykle. No i co powiesz nam, ciasteczkowy potworze, o naszej farbce? Ej, proszę pana, zasnąłeś? No nie. Oczywiście, cała farbka, która mi się tu rozpuściła, jest fantastyczna. Czuję się jak ryba w wodzie. No i cóż. Skoro tak mówi potwór ciasteczkowy, to ja się z nim zgadzam. Piszcie oczywiście wasze komentarze, co myślicie. Tak, piszcie komentarze. I opinie. No cóż, nasz potwór ciasteczkowy postanowił się tutaj troszeczkę wykąpać, wymoczyć. Może zmieni kolor, co myślicie? Miejmy nadzieję, że nie, byłoby to dość toksyczne. Piszcie oczywiście, jak podobał wam się filmik, jak podobały wam się te tabletki. Może następnym razem będziemy rozpuszczać tabletki niebieskie. No i cóż, zapraszam do oglądania kolejnych filmików, lajkujcie, oglądajcie nas, subskrybujcie i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce.